Witam wszystkich, to w kolejnym odcinku zagrajmy w edycję rozszerzoną i po prostu mam siłę, żeby rozwalić cały świat. W Gothiku oczywiście, rozwalimy tą górniczą dolinę i barierę przy okazji, bo możemy. Okej. Okay. Dobra, to... Ej, przestań tutaj uciekać. Ej, koleś, bo ja nie chcę, żeby ten wilk mi się stracił, wiesz? Dobra. Nie. No. Zostawcie mi tego kretoszura. Ten kretoszur jest mój. Wbrew pozorom, te kretoszury mają, jak się uczyliśmy właśnie tego wszystkiego, to one mają naprawdę sporo fantów przy sobie. Cholera jasna, i ten wilk zniknął. Kurde, na taką niedaleką odległość już znikają ten ciała przeciwników. Dziwne, to jest naprawdę dziwne. Dobra, ale jeszcze tutaj mamy. Pogadamy pewnie sporo jeszcze w tym odcinku, bo wolna kopalnia, dużo nowych NPC. I de facto to będzie taki nowy teren, który sobie zwiedzimy teraz na odcinku. A następne odcinki to będzie już po prostu takie typowo, będą takie typowe wykonywanie questów, które już pozbieraliśmy i będziemy wszystko wykonywać po kolei, jak leci, nie? Dobra, tam będzie trzeba pogadać. Dobra, no to chodźmy jeszcze w tą stronę, bo tutaj może coś tutaj jeszcze być ciekawego. O, może być tutaj jeszcze coś ciekawego. Liczę, że tutaj może być jakiś schowany skarb, nie wiem, troszkę rudy, albo w ogóle jakiś pierścień, naszyjnik, cokolwiek. Tutaj jakieś szatany są, co? Dobra. I z jednym szkieletem chciał powalczyć. I wszystkie się na mnie rzucają, tak? O kurde. Będę musiał znaleźć tamtą kapliczkę Beliara, którą mnie zniszczy do tego posłańca. Tak, też pisaliście mi, gdzie się to znajduje. Spokojnie, ludzie, ja mówię. Będziemy to wszystko wykonywać po kolei. Tak sobie przejdziemy edycję rozszerzoną na tyle procent, ile się nam uda, nie? Znaczy, ile mi się uda, nie? A też z drugiej strony też piszecie mi sporo ciekawych rad i też z waszych rad naprawdę korzystam, nie? A tutaj są jakieś roślinki, oczywiście to sobie zbieramy. Przede wszystkim alchemia może się przydać do tego, że pewnie dzięki temu będziemy mogli zwiększyć sobie naprawdę dość mocno statystyki. Więc dlatego musicie troszkę przeboleć, że staram się wyzbierać no jak najwięcej, tylko jest to możliwe, nie, żeby nic nie przegapić. Także musiałbym pamiętać, żeby wskoczyć ze starego obozu po dostawę potrawki, wskrząszcz tam, zupy, żeby miał się z czym leczyć, chociaż mam sporo tam już do leczenia. A, gość. Nie próbuj nam tutaj sprawiać żadnych kłopotów, bo oberwiesz. Chcę się tylko trochę rozejrzeć. Tylko uważaj, żebyś nie nadepnął komuś na odcisk. Chcę się dostać do kopalni. Nie wróżę ci wielkich szans powodzenia, ale pogadaj z Okylem. Lepiej już sobie pójdę. Mam nadzieję, że się rozumiemy. Okej, no tak, rozumiemy się, panie najemniku. Wszystko i wszystko. W sumie to już ile? Prawie 12 godzin... Hej, ty! No tak. Prawie 12 godzin gameplayu, a ja w edycji rozszerzonej miałem tylko jednego crasha. Aha, i dużo osób narzeka, że ma nie wiadomo jakie błędy, że edycja rozszerzona to nie wiadomo jakie wielkie gówno, że mroczne tajemnice są dobre. Ludzie! Nauczcie się grać bez Marvina, bo dużo osób naprawdę włącza Marvina. Po pierwsze, Marvin jest przystosowany tylko do zwykłego Gothika, a nie do modów do Gothika. Więc jeżeli się odpala Marvina,
to musicie się liczyć z tym, że niektóre zadania mogą się wam pobugować, albo nie będziecie w stanie w ogóle ukończyć nawet gry, albo jakichś tam innych wątków pobocznych, ale także ważnych, więc musicie także brać się pod uwagę, no ale... Cóż, niektórzy wolą sobie grać na Marwinie, z tego co czytam, i to mnie trochę denerwuje, bo potem są jakieś narzekanie na modyfikacje, że to nie chce działać i tak dalej, a potem się okazuje, że jednak ten koleś grał sobie na Marwinie, bo mu tak łatwiej. Ludzie, no naprawdę. Znaczy, nie sugeruję, że może ktoś z was, ale... na grupach tak ludzie piszą chociażby... Dużo się tak przejawia właśnie takich komentarzy na grupach, na The Modders chociażby. No po prostu jak ja to czytam, to po prostu ręce mi się załamują, naprawdę. Ale dobra, no co zrobić. Mam nadzieję, że przynajmniej niektórzy, a przynajmniej częściowo, że wy, osoby, które mnie oglądają, właśnie nie grają na Marwinie, tylko normalnie sobie tam pykają w modyfikacje. Bez jakichś tam większych... Hej ty, co się dzieje? Cześć. Kręcisz się tutaj, jakbyś czegoś szukał. Czyżby? Może masz rację. A dlaczego? Świetnie, zapytaj mnie. Może mogę ci jakoś pomóc. Co masz na myśli? A czego potrzebujesz? Na początek wystarczy dobry miecz, gruby pancerz i wstęp do kopalni. To małe piwo. Mam tu coś takiego, że oczy ci wyjdą na wierzch. Mogę ci dać broń, którą pokonasz każdego wroga. W zamian wystarczy, że wyświadczysz mi drobną przysługę. To wszystko. Co ty na to? I tego zadania także nie pamiętam z Gothica 1. Co miałbym dla ciebie zrobić? To proste. Przynieś mi 5 jabłek, 2 butelki ryżówki, 5 butelek piwa, 3 bochenki chleba, 2 kawałki sera i 2 kiście winogron. Możesz mi wierzyć, nie pożałujesz. Jak już mówiłem, tą bronią pokonasz każdego wroga. Dobrze, zobaczę, co się da zrobić. To świetnie, tylko się pośpiesz. Tylko nie zapomnij. 5 jabłek, 2 butelki ryżówki, 5 butelek piwa, 3 bochenki chleba, 2 kawałki sera i 2 kiście winogron. Jasne? Jak słońce. I właśnie, mam nadzieję, że to wszystko mam przy sobie, bo dużo rzeczy zbierałem. Naprawdę nie mam tyle rzeczy przy sobie. Co on tam chciał? Broń Balaro... Proszę, obroję się, przyniosę mu 5 jabłek mam, 2 butelki ryżówki, 5 butelek piwa. Ryżówka, no. Ryżówka, 5 butelek piwa mam. Jeszcze raz. Co tam chciałeś? 5 jabłek mam, 2 butelki ryżówki mam, 5 butelek piwa mam, 3 bochenki chleba mam, 2 kawałki sera i 2 kiście winogrona. Aha, dobra. Nie wiem. O, dobra, no to jakoś się tam ogarniemy potem też. Niestety. No niby teoretycznie ma chyba wszystko, nie? 2 kiście winogrona, 5 bochenków chleba, 2 butelki ryżówki, 5 piwa. A ser mam? Właśnie, a ser mam, najzwyklejszy ser. W sumie nie kojarzę, żebym jakiś ser podnosił. Właśnie już widzę, że raczej nie mam takowego sera. No nie mam. Ej, no nie fajnie, a mógłbym mieć to. Ej, ty! Nie jesteś jednym z moich ludzi. Czego tu szukasz? Tylko się tu trochę rozejrzę. Tylko nie próbuj rozrabiać w kotle, bo trafisz do piachu szybciej niż myślisz. Kim jesteś? Jestem Okyl. To ja rozkazuję w kotle. Szukam roboty. Jesteś tu nowy. Możesz mi się na coś przydać. Co masz robić? Idź do obozu myśliwych i powiem tam trochę. Na co konkretnie masz zwrócić uwagę?
na dostawy, które mają trafić do naszego obozu. Cyrus zawsze się spóźniał kilka dni. Tyle razy mu powtarzałem, że szybko kurczą się na zasoby. Myślę, że on coś kombinuje. Sprawdź to. Okej, dobra, to jest takie zadanie, które będziemy mieli po drodze. I tak będziemy musieli się cofnąć i kupić ser. Chciałem rzucić okiem na kopalnię. O, chciałeś sobie zrobić mały spacer po kopalni, co? Widzę, że nie masz pojęcia, co się tutaj dzieje. Nikt nie może wejść do kopalni bez mojego pozwolenia. I zapamiętaj sobie. Ktokolwiek wejdzie do stróżówki bez mojej zgody, będzie martwym człowiekiem. Udzielisz mi pozwolenia? Nawet cię nie znam. Dlaczego miałbym cię wpuścić do kopalni? A teraz spadaj stąd. Mam dużo roboty. Okej, okay, czyli możemy sobie póki pomarzyć, żeby sobie wejść do kopalni. No cóż, do przewidzenia, to było do przewidzenia. A, najemnik. Tutaj sobie palą. O, właśnie, z tobą miałem porozmawiać. Podobno obiecałeś Rufusowi jakąś broń. Nie tak głośno, mam ją tutaj. Proszę, weź ją, tylko nikomu nic nie mów. Powodzenia. Dzięki, z pewnością się przyda. Okej, dobra, czyli mamy broń. Nie chcę ze szkodnikiem, tylko... Kim jesteś? Jestem najlepszym inżynierem, jakiego ta przeklęta kolonia kiedykolwiek widziała, chłopcze. Pilnuję, żeby nasi chłopcy nie ściągnęli sobie na głowę sterty kamieni, kopiąc w niewłaściwym miejscu. Chciałbym do was dołączyć jako kret. Czyżby? Tylko nie oczekuj zbyt wiele po tej robocie. 3 porcje ryżu na dzień. Resztę musisz sobie sam załatwić. Wiesz, dlaczego odwalamy całą tę brudną robotę? Żeby pewnego dnia móc wyjść na wolność z tego przeklętego więzienia. Cały nasz urobek jest składowany na wielkim kopcu. Raz w miesiącu każdy z nas dostaje 50 bryłek, żeby móc się porządnie upić. To najważniejsze rzeczy, które powinieneś wiedzieć. Masz chociaż jakieś doświadczenie w tej robocie? Nie. No jasne. Dlaczego to zawsze ja muszę was uświadamiać? Słuchaj uważnie. Weź te ciuchy i załóż je na siebie. Tutaj. Gdyby kawałek rudy spadł ci na bosą stopę, zostałbyś kaleką do końca życia. Oczywiście wtedy byłbyś dla nas znacznie mniej przydatny. Gdzieś w pobliżu powinien leżeć jakiś kilof. Oczywiście wiele z nim nie zdziałasz. Mówi się trudno. Okej. Gildia Kret. No nie chcę być kretem. Właśnie nie wiem, czy jak zostanę kretem, to nie będę mógł zostać bandytą, nie? Właśnie to jest ten problem. Póki co jestem skazancem, najzwyklejszym skazancem. Dobra, no to tak niby obgadaliśmy tutaj wszystkich, tylko jeszcze tam na samym dole tam nie rozmawialiśmy. No i zjechałeś bezimienny i to jest klasa, więc z jaką klasą co? Najemnik, tutaj nie ma nic już ciekawego. Najemnik. Co robisz tutaj w kopalni? Mam jeszcze kilka... Tak też myśl... Dobra, w porządku. Dobra, no to jedynie co możemy na ten moment zrobić, to po prostu się stąd wynieść, nie? Nie tędy, po prostu wejdziemy sobie tą drogą. Wskoczymy sobie wyżej. Właśnie. Tutaj mogę się wydostać. Nie, tędy się nie wydostanę. A, tamtędy się wydostanę. Dobra, już pamiętam tą drogę. Czyli co muszę zrobić? Na ten moment mogę zorganizować powstanie przeciwko ryżowemu księciowi. Mam się dostać do tam myśliwych i z nimi porozmawiać i wywęszyć, o co chodzi. Także muszę znaleźć te 2 cholerne kawałki sera, żeby wykonać się zadanie i otrzymać tą bardzo potężną broń.
Chyba, ale jak dobrze pamiętam, to chyba chciał nas zrobić w konia i nam chyba gówno dawał i potem chyba trzeba było się z nim pobić, ale coś tam miał chyba ciekawego, więc mimo wszystko warto sobie te zadanie zaliczyć. Bo czemu by nie? Tutaj sobie są. Kurde, i wy macie chyba z powrotem broń, nie? Nie ma sprawy, nic się nie stało. Tobie zawsze tak rozmawiało. Nie ma sprawy, nic się nie stało. A wcześniej, no kurde, haracz chcieli, żebym ten... płacił za przejście tam do wolnej kopalni. Gnoje jedne. Dlaczego opóźnić dostawy? Co, jakie dostawy? Chodzi o dostawy do obozu w kotle. Okyl mówi mi, że strasznie się spóźniasz. Co ty nie do sobie wymyślił? No więc co z tymi dostawami? Nic. Aha, latający ten, broń, chata krzykacza, przekręty. Myślę, że coś ukrywa, tak? I z tobą już nie pogadam więcej na ten temat, co? Outlam? O właśnie. Chcę coś kupić, może ten... Masz może jakiś ser? Błagam, miej jakiś ser. No nie masz sera, no cholera jasna, no. Wiesz coś na temat dostaw do kotla? Cyrus kazał na siebie... mi na ciebie uważać. Mówisz, że o to pytasz. Odejdź. Okej. A kiedy ja zrobiłem zapis? Coś mi się wydaje, że chyba miałem się jego pytać na początku. Odejdź. To chyba ci skopałem, co? No chyba najprawdopodobniej teraz zablokowałem sobie zadanie. Nie mam jakiegoś tam wcześniejszego zapisu, więc podaję się z nimi. Ten nic mi nie powie. Ten także mi nic nie powie. A może w karczmie, właśnie w karczmie, bo oni mówili, że właśnie do karczmy także robią dostawę. I popatrzę, że i tak coś pominąłem z tych roślinek. No, jeszcze jedną roślinkę pominąłem. No, jak ja to robię? Ja tego po prostu nie rozumiem. Naprawdę tego nie rozumiem. Dobra. No i popatrzcie, że teraz dosłownie przypadkiem znalazłem tutaj malutką skrytkę. Chciałbym być teraz wow. W jego skórze. Górskich ziele. Może się okaże, że oni tutaj sobie składują to jedzenie całe. Pogadajmy lepiej. Dobra, to zrobimy sobie zapiskę. Otwórz. I co tutaj? 150 brek rudy. Orzesz, mordę. Ile tutaj tego znalazłem? I wytrych. Wytrych też jest sporo warty. Wow, no to opłacało się tutaj jeszcze raczej żeby sobie poskakać troszkę. Dobra, no to idziemy sobie tędy. No i dobra, nie ma co już tutaj za bardzo gdybać. Po prostu chodźmy w kierunku karczmy. Tam się jeszcze popytamy, tam sobie kupimy ten brakujący ser. A potem zorganizujemy, mam nadzieję, że już zorganizujemy bunt zbieraczy. Jeszcze w tym odcinku, tak? Zrobię sobie tutaj 30, 10, 23. O, może jednak nie w tym odcinku, jak tak patrzę. O, ale sami mówiliście, że Wiśle to jest tak jak Polsa czy TVN. Zawsze po prostu kończy w najlepszym momencie. Nie no, naprawdę zawsze się coś dzieje w tym gotiku i jakbym chciał pomijać wszystko to... A, i teraz z tobą będę w stanie porozmawiać i tobie będę w stanie pomóc, nie? Też będę miał jakieś spore zyski właśnie z tego. A rudy potrzebujemy naprawdę sporo. Już więcej nie powtórzę. Prowadzisz może jakieś interesy z Cyrusem? Może. Skąd to pytanie? Chcę wiedzieć, co wymieniasz i w jakim celu. Nic nielegalnego, tylko żywność, broń, narzędzia, głównie siekiery. Bardzo dobrze płacę Cyrusowi za jego towary. Mimo wszystko i tak wyjdę na swoje, jak...
Po prostu sprzedaje wszystko w bractwie za taką samą cenę, jaką oferują mu stary obóz. Tutaj wszystko jest tańsze. Okej, czyli sam raz. Wiesz co? Masz nieźle przechlapane. Balkagan znajdzie sobie kogoś innego na twoje miejsce. Co? Na potęgę śniącego! Muszę się koniecznie pozbyć tego towaru. Sam pomyśl. Dasz mi ziele i podzielimy się zyskami. Stary, muszę koniecznie sprzedać ten towar. Chyba nie chcesz mnie wystrychnąć na dudka, co? Masz moje słowo. Dobrze, oto ziele. Powinieneś za nie dostać jakieś 400 bryłek. No to będzie po 200 bryłek na głowę. Zaczekam na ciebie tutaj. Wróć, jak tylko uda ci się sprzedać towar. Wiesz, kto może tutaj kupić większą ilość ziela? Gdybym wiedział, sam bym je dawno sprzedał, nie sądzisz? Pogadajmy. Poczułem się lepiej po pozbyciu się tego ziela, wiesz? Czekaj, lepiej się nic nie pakować. To nie było... O, i naprawdę tutaj też można nieźle zarobić. Chyba nigdy nie zmieni. Pogadam jeszcze tutaj z nimi wszystkimi. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Chcesz, nie przyszedł. Nie przyszedłem tutaj gadać. Silas, powiedz mi. Chcesz, nie ma nic. Nie ma nic darmo, tak? Chleb, chleb, chleb. Tutaj trzeba patrzeć, czy jest tutaj coś interesującego. Pochodnia, talerze. No nie ma niestety tego cholernego sera, no. Lepiej się w nic. Nie, właśnie nie ma tego cholernego sera. Może ty będziesz miał, błagam, miej ten ser. To przy okazji bym sobie wykonał zadanie, co? Chcę się napić, to ten. I ty także nie ma sera. No, my po prostu zaraz tutaj rozniesie. Naprawdę, zaraz mi tutaj rozniesie. Ale wiecie, co mogę zrobić z tymi szkodnikami? Wygląda... Okej, okay, no i właśnie będę tak sprzedawał każdemu szkodnikowi zielsko. Chcę, dam ja. Bo musiałbym jakoś pomóc właśnie temu kolesiowi. Dobra, to ja bym po prostu kończył odcinek. Wiecie, co bym zrobił poza odcinkiem? Poza odcinkiem rozdam troszkę tego ziela, bo jednak to będzie strasznie żmudne i nieciekawe do oglądania. A drugą sprawą będzie to, że przejdę się po te potrawki z chrząszcza i prześpię się do kolejnego dnia, żeby było rano. I wezmę sobie kolejne potrawki. I wrócimy do obozu i zorganizujemy sobie ten powstanie przeciwko ryżowemu księciowi. I wykonamy wszystkie zadania, jakie mamy w... jakie mamy w wolnej kopalni. Właśnie, w wolnej kopalni. Czyli właśnie ten ser muszę jeszcze kupić poza odcinkiem właśnie. Masakra po prostu, masakra. Ale dobra, to byłoby na tyle w tym odcinku, więc do zobaczenia ludzie, trzymajcie się, na razie.